padł i znowu dostarcza 100 punktów zdolności. Naprawdę, pokonanie gruzu jest wielkim, wielkim dopalaczem do waszych technik. Nawet większym niż pokonywanie nu, ale gruzy się nie odradzają. O, nowe potwory, gargulce. No co tam? Zobaczmy, jak idzie ludce. Flora 347, życie 2. O, punkt zapisu. Guru z góry, nie doli. A ja tutaj biegam, szukam gruzu, bo nie chcę pominąć ani jednego z tych małych dawców punktów zdolności. O, fajnie. Rurka w ścinku, którą chyba wykończę na hita. Kolejni. O, świetnie, Luka osiągnęła wyższy poziom. Teraz Luka i Sever mają 31, Marl i Robo 29, Ayla i Frog mają 30. Bardzo ładnie poziomy się, że tak powiem, parują. O! O, i Marl ma już też 30. I walczymy z kolejnym gruzem. Hej, hej, gruzie. Kurczę, na razie tylko Marl spudowała. Niedobrze. Ale nie uciekł. I jest kolejny Ether 2. Już ich mam 22, co jest dużo. I Sever osiągnął wyższy poziom. Mam nadzieję, że magia też mu rośnie z poziomem. Jedna bariera. O, lapis. Świetnie. Kolejny przedmiot. Działający grupowo, ominimy tą walkę, bo się da. I Ether 3. Kolejny, jak widzicie, Ether 3. O, kolejna bariera. Nie są już rzadkością. I nowy typ przeciwnika, ludożercy. Oho, i kolejny gruz. O, bardzo ładnie, krytyczny cios i tak, padł. O. Piorun 2 już tak dobrze nie działa. I tak, Luka poznaje Flana i poznano Antypody 3. Luka też zna technikę swoją ostateczną, najostateczniejszą z ostateczniejszych technik. To też zamiast pasa prędkości wyposażymy ją w srebrny guzik.
Kurczę, nie! Błyszcząca szatana daje za dużo obrony. Jedna tarcza, jeden namiot. Zobaczę, czy kiedykolwiek dostałem już tarczę? Nie wiem. Zmniejsza obrażenia o 1/3. Szczerze to byłbym ucieszony, gdybym zobaczył jakiś punkt zapisu gry. Jest tam. Kurczę, nie. No cóż, czas zaprezentować antypody 3. Jeju. Przepotężna technika, naprawdę. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem antypod 3, znaczy tam nigdy w życiu, po prostu nie zwracałem na nie uwagi. Po prostu nigdy w życiu nie widziałem antypod 3 tak wcześnie w grze zdobytych. O, to jeszcze nie koniec? Jeden czas, to pewnie hełm. I zapobiega spowolnieniu i stop. I w dodatku jest niezły. I w dodatku nieźle mi się wiawścina. A, czyli mam kolejny błyszczący hełm do sprzedania. Za duże pieniądze. Idziemy już prosto do celu i nie zaprzątajmy sobie głowy skrzynkami. Ciemnieje, góra niedoli. I oto zamarznięty blok. To tu więziony jest guru życia. Znika. Niedobrze. I oto nasz kolejny boss, wielki nietoperz Gigagaja, który uderza potężnymi tykami cienia i ognia. I nieźle mi się gra zcięła. O! To będzie technika ognia, która Severa uleczy właśnie. I strategia nad tych bossów jest bardzo prosta. Zaraz wracam. Okej. Okay. Strategia na tych bossów jest bardzo prosta. Na tego bossa. Otóż jest on złożony z głowy, prawej ręki i... Niech to! Prawej ręki i lewej ręki. Będę musiał zestawić emulator, więc zobaczcie.